Dzień dobry, nazywam się Mateusz Hibner, jestem doktorantem na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Pracuję też jako asystent w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Przedstawię wystąpienie Konstytucja 3 maja 1791 roku i Konstytucję II Rzeczypospolitej. W każdym kraju akty prawne są ze sobą wzajemnie powiązane i zhierarchizowane. Na szczycie piramidy jest ustawa zasadnicza, zwyczajowo zwana konstytucją. Szczegółowe ustawy i przepisy wykonawcze odnoszą się do jej fragmentów. Łacińskie constituto, czyli ustanawiam, oznaczało dawniej w czasach Sejmu Szlacheckiego każde postanowienie Sejmu. Dopiero w okresie oświecenia pojawiła się koncepcja ustawy zasadniczej. Zgodnie z encyklopedyczną definicją, konstytucja stanowi podstawowy akt określający ustrój państwa, jego strukturę, system organów oraz stosunek prawny jednostki wobec władz publicznych. Konstytucje ograniczały władzę państwa poprzez wykazanie kompetencji organów państwowych, ale równocześnie odwoływały się do wolności obywatelskich, które mogły być limitowane tylko w ustawach szczegółowych. Powszechnie za pierwszą ustawę zasadniczą na świecie uznaje się Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, która została uchwalona 17 września 1787 roku. Niektórzy badacze wskazują także na wcześniejszą Konstytucję Republiki Korsykańskiej, która została uchwalona w 1755 roku, jednak nie obowiązywała długo, bo do 1769 roku, czyli do czasu zajęcia wyspy przez wojska francuskie. Pierwsza konstytucja na kontynencie europejskim została natomiast uchwalona w Rzeczypospolitej Obojga Narodów właśnie w 1791 roku. Ta ustawa rządowa, znana jako Konstytucja 3 maja, została więc uchwalona kilka miesięcy wcześniej niż Konstytucja we Francji z września 1791 roku, właśnie z tej rewolucyjnej Francji. Rzeczpospolita Obojga Narodów w drugiej połowie XVIII wieku w dalszym ciągu odczuwała długofalowe konsekwencje wyniszczających wojen XVII stulecia, a także Wielkiej Wojny Północnej z początku XVIII wieku, która rozgrywała się na terenach państwa polsko-litewskiego. Sytuacja wewnętrzna rodziła trudności. Brakowało stabilizacji. Próby reform napotykały na zasadniczą przeszkodę w postaci liberum veto, które było wykorzystywane instrumentalnie przez rywalizujące ugrupowania magnackie, a także sąsiadów, którzy byli przeciwni reformom. Próbę radykalnej reformy ustrojowej podjęto podczas obrad Sejmu Wielkiego, zwanego także czteroletnim, trwającego od 1788 do 1792 roku. Konstytucję 3 maja poprzedziło prawo o miastach z 18 kwietnia 1791 roku. Wówczas nastąpiło ujednolicenie prawa miejskiego, nastąpiło upodmiotowienie mieszczaństwa. Do tego Hugo Kołłątaj projektował też konstytucję gospodarczą i konstytucję społeczną, więc konstytucja 3 maja wpisywała się w pewien program reform, jakie ówcześnie realizowano. Prace nad ustawą rządową w Rzeczypospolitej umożliwiła sytuacja polityczna.
państwo polsko-litewskie po pierwszym rozbiorze z 1772 roku wyszło na drogę reform, których znamiennym świadectwem było powołanie w kolejnym roku Komisji Edukacji Narodowej. Reformom były przeciwne oczywiście państwa zaborcze – Austria, Prusy i Rosja. Państwa rządzone przez dynastię Habsburgów i Hohenzollernów, zaniepokojone rewolucyjnymi wydarzeniami, szykowały się jednak do wojny z Francją. Austria oraz Rosja Romanowów prowadziły natomiast wojnę z Imperium Osmańskim. Zwolennicy reform ustrojowych Rzeczypospolitej postanowili wykorzystać tę okazję, jaką stwarzało skierowanie uwagi państw sąsiedzkich w innym kierunku. Nad konstytucją pracowano podczas poufnych spotkań u marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława Małachowskiego. Prace trwały kilka miesięcy, zaangażowany był w nie także król Stanisław August Poniatowski, także inni reformatorzy, około 60, przy czym zwolennicy reform byli skupieni w tak zwanym stronnictwie patriotycznym. Prace były utrzymywane w tajemnicy, ponieważ nie bezzasadnie spodziewano się oporu przeciwników reform, którzy byli gotowi na lojalność wobec Rosji za cenę indywidualnie pozyskiwanych, za cenę korzyści osobistych. Projekt konstytucji, którą znamy jako Konstytucja 3 maja, był w zasadzie już ukończony w końcu marca 1791 roku. Chcąc poszerzyć grono zwolenników konstytucji, prowadzono akcję zbierania podpisów przez parlamentarzystów za projektem. Na uwagę zasługuje fakt, że projekt ten był skutecznie ukrywany przed przeciwnikami reform niemal do końca kwietnia, co biorąc pod uwagę wcale niemałe grono osób, które nad tym projektem pracowały, trzeba to uznać za pozytywne zaskoczenie. Zakładano, że będzie możliwe uchwalenie konstytucji poprzez wykorzystanie elementu zaskoczenia w ramach jednodniowej sesji. Dlatego początkowo planowano uchwalenie konstytucji 5 maja, ponieważ spodziewano się, że jedynie niewielka część przeciwników reform będzie w stanie wrócić do Warszawy na obrady po okresie świąt Wielkiej Nocy. Jednak opozycja dowiedziała się w związku z, o tych planach, w związku z tym podjęła się określonych działań. Główny przeciwnik konstytucji, hetman Franciszek Ksawery Branicki, zaczął ściągać do Warszawy własnych zwolenników. Oczywiście wywołało to reakcję obozu reformatorskiego, który zadecydował o przesunięciu o 2 dni terminu uchwalenia konstytucji, a więc z 5 na 3 maja 1791 roku. To właśnie na ten dzień wyznaczono termin sesji Sejmu, na którym zjawiła się 1/3 parlamentarzystów. Reformatorzy zadbali o poparcie, a także odpowiednią otoczkę propagandową. Otóż na ulicę wyszli zwolennicy konstytucji, dotyczyło to zarówno mieszczaństwa, prezentowała się także Gwardia Królewska. Galeria Sejmowa była wypełniona i to tylko zwolennikami konstytucji. Odbyła się ożywiona dyskusja podczas obrad 3 maja. Po tej dyskusji konstytucja została uchwalona. Całość odbywała się w konwencji bliskiej wydarzeniom rewolucyjnym, znamionowała te wydarzenia rewolucyjne, nosiła znamiona zamachu stanu.
Konstytucja 3 maja była ważnym dziełem reformatorów ze stronnictwa patriotycznego, także świadectwem kompromisu, jakie to stronnictwo patriotyczne musiało nawiązać z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim. Ustawa rządowa z dnia 3 maja wpisała się w zachodzące przemiany społeczne, ponieważ również pod tym kątem może być analizowana. Otóż w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w dalszym ciągu występowały stosunki stanowe i nie uległo to zmianie po uchwaleniu konstytucji. Niemniej stosunki te nabrały innego charakteru. Konstytucja uznała wszystkie przywileje szlacheckie już od czasów Kazimierza Wielkiego aż do końca panowania Zygmunta Augusta, potwierdziła więc uprzywilejowaną pozycję szlachty w państwie, która dysponowała ziemią, posiadała prawa polityczne. Niemniej jednak cywilne prawa przysługiwały wszystkim obywatelom. Odwołano się do ludności chłopskiej. Właśnie w ustawie rządowej z dnia 3 maja, cytuję, lud rolniczy, spod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość i obowiązki chrześcijańskie, jako i przez własny nasz interes dobrze zrozumiany pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy. Koniec cytatu. W konstytucji rząd obejmował opieką prawną umowy, jakie ludność chłopska zawierała z właścicielami ziemskimi. Postanowienia konstytucji 3 maja odzwierciedlały kierunek przemian popartych ideami oświecenia, które realnie dopiero się zarysowywały. W sprawach wyznaniowych przyjęto, cytuję, religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymskokatolicka ze wszystkimi jej prawami. Koniec cytatu. Oczywiście Rzeczpospolita była państwem wielonarodowościowym, ale także wielowyznaniowym. I to nie uległo zmianie. Wskazanie na wyznanie rzymskokatolickie nie stało w sprzeczności z ideą wolności osobistej i tolerancji także wobec przedstawicieli innych wyznań niż wyznanie rzymskokatolickie. Z tym jednak istotnym zastrzeżeniem, i to warto zaznaczyć, cytując odpowiedni fragment, że przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazyi. Koniec cytatu. Zwraca też uwagę, i ten fragment Konstytucji 3 maja także warto zacytować, 5 artykuł, w którym stwierdzono, że wszelka władza w społeczności ludzkiej, tu cytat, początek swój bierze z woli narodu. Aby więc wolność obywatelską, porządek społeczności i całość państw Rzeczypospolitej na zawsze zabezpieczyć, trzy władze rządu narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą. To jest władza prawodawcza w Stanach Zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w Królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcjach na ten koniec ustanowionych lub ustanowić się mających. Koniec cytatu. W słowach tych nie zawiera się odwołanie do narodu szlacheckiego. Kategorią narodu objęto bowiem całe społeczeństwo Rzeczypospolitej. W tych słowach, w tych cytowanych słowach, zawartych w artykule 5 Konstytucji 3 maja, zauważalny był wpływ idei oświecenia w głównej mierze Jean-Jacques'a Rousseau, ponieważ społeczeństwo Rzeczypospolitej, uważane za naród, zostało potraktowane jako źródło władzy. Wprowadzony został monteskiuszowski trójpodział władzy. Rzeczpospolita przestała już być monarchią
mieszaną, w której współistniały trzy różne formy ustrojowe, stała się natomiast monarchią konstytucyjną. Do tego była też, przestała być także monarchią elekcyjną. To jest także konsekwencja konstytucji 3 maja. Była to już monarchia dziedziczna. Otóż przewidziano, że po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego na tronie zasiądzie Fryderyk August z dynastii Wettynów, dynastii panującej w Saksonii. On ówcześnie był elektorem Saksonii, z którą Rzeczpospolitą łączyła Unia Personalna w latach 1696-1763, kiedy na tronie państwa polsko-litewskiego zasiadali władcy właśnie z Saksonii, August II i August III. Po Fryderyku władza królewska miała przypaść jego synom. Ewentualnie, gdyby Fryderyk August nie miał męskich potomków, dopuszczono możliwość, że tron w Rzeczypospolitej zostanie objęty przez męża córki Fryderyka, Marii Augusty. Zabroniono w konstytucji 3 maja zawiązywania konfederacji, a więc związków zbrojnych, które zawierała szlachta właśnie w intencji obrony własnych interesów. Rzeczpospolita obojga narodów stała się państwem jednolitym administracyjnie. Nie oznaczało to likwidacji Wielkiego Księstwa Litewskiego i nie zmienia to tego, że w tekście konstytucji brakuje takich określeń jak Litwa, jak Korona czy Rzeczpospolita Obojga Narodów. Nie było to, te braki nie były świadectwem pełnej centralizacji, odejścia od tradycji Unii Lubelskiej, o czym świadczyły kolejne ustawy uzupełniające już do Konstytucji 3 maja. No przykładowo zaręczenie wzajemne obojga narodów z 20 października 1792 roku. Otóż w praktyce, co o tym świadczy, o tym braku pogłębionej centralizacji, to, że co drugi Sejm mógł się odbywać na Litwie. Do tego w urzędach centralnych, w komisjach wojskowej i skarbu była zapewniona reprezentacja osób pochodzących właśnie z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Utrzymany więc został Związek Polski i Litwy. Nie ulega jednak wątpliwości, że nabrał on innego charakteru właśnie od czasów Konstytucji 3 maja. Różne opinie pojawiły się wśród obywateli, mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale istota była taka, że sejmiki litewskie niemal jednogłośnie wypowiedziały się za ustawą rządową z 3 maja. Kwestia władzy ustawodawczej w Konstytucji 3 maja, no oczywiście ona należała do Sejmu. Przed Konstytucją 3 maja Sejm tworzyły trzy stany sejmujące. Chodzi oczywiście o króla, senat i także o izbę poselską. Uprawnienia króla w nowych realiach zostały ograniczone do przewodniczenia obradom Senatu. W Senacie miał on jeden głos, dwa, jeżeli wystąpiła równa liczba głosów. Królowi przysługiwała inicjatywa ustawodawcza. Konstytucje w dalszym ciągu były ogłaszane w jego imieniu. Istotną rolę odgrywała izba poselska. To właśnie w tej izbie jej dziełem było uchwalanie praw,
decydowanie o podatkach, także o wojnie, także o kredytach, chociażby na wojnę, biciu monety, to także Izba Poselska sprawowała nadzór nad władzą wykonawczą, o której jeszcze za chwilę będzie okazja powiedzieć trochę więcej. Izba Poselska była tworzona przez posłów wyłonionych podczas obrad sejmików, przy czym reprezentowali już oni cały stan szlachecki, a nie określone prowincje. Z istotnych jeszcze kwestii, zmian, jakie wprowadziła Konstytucja 3 maja, to na pewno to, że zniesione zostało liberum veto. Przyjęto, że decyzje będą podejmowane większością głosów. Otwierało to drogę do kolejnych reform, ponieważ nie mogły już być one blokowane jednostkowym sprzeciwem. Zwiększyło się także znaczenie Senatu i ten Senat mógł samodzielnie obradować, głosować, dysponował prawem weta zawieszającego, był więc realnie osobną izbą. To także jest wpływ Konstytucji. Jako założenie przyjęto, że po pierwszym okresie kadencji, w ramach którego prowadzono prace ustawodawcze, Sejm będzie miał charakter Sejmu gotowego, zwoływanego zawsze w sytuacjach kryzysowych. No, jakie to mogły być sytuacje kryzysowe? No, przykładowo wojna, przykładowo choroba władcy i tym podobne. Zwoływany Sejm raz na 25 lat, Sejm ekstraordynaryjny, był uprawniony wprowadzić zmiany w Konstytucji raz na 25 lat. Bardzo rzadko, nieprzypadkowo wprowadzono właśnie takie zastrzeżenie. Chodziło o to, żeby po uchwaleniu Konstytucji 3 maja uniemożliwić opozycji jej natychmiastowe odrzucenie. I to właśnie stąd to rozwiązanie, żeby 25 lat było konieczne do wprowadzenia zmian w Konstytucji. Kwestia władzy wykonawczej. Otóż król był uprawniony do samodzielnego powoływania senatorów, ministrów, urzędników i oficerów, z wyjątkiem członków komisji wielkich i wojewódzkich, cywilno-wojskowych, którzy byli powoływani odpowiednio przez Sejm i sejmiki. Organem władzy wykonawczej była złożona z 5 ministrów, których powoływał władca, także z prymasa z racji jego tytułu oraz roli prezesa Komisji Edukacji Narodowej, jaką spełniał, właśnie była tym organem Straż Praw. Głos doradczy w trakcie obrad straży przysługiwał marszałkowi Sejmu, który w sytuacji, gdy uznałby, że przebieg obrad tego wymaga, przebieg obrad oczywiście Straży Praw, mógł właśnie doprowadzić do zwołania Sejmu. W obradach Straży Praw mógł też brać udział kandydat przewidywany jako następca tronu. Kwestia ministrów. Otóż oni stali na czele poszczególnych działów administracji publicznej. Działem policji kierował jeden z marszałków. Pieczęci, tu chodzi, to jest odpowiednik spraw wewnętrznych, jeden z kanclerzy. Spraw zagranicznych, inny z kanclerzy. Wojska, jeden z hetmanów. Skarbu, jeden z podskarbich. Ministrowie kierownicze uprawnienia realizowali za pośrednictwem powoływanych przez Sejm Komisji Wielkich, Edukacji, Policji, Wojska i Skarbu. Król nie był odpowiedzialny przed Sejmem za podejmowane działania, dlatego każda z jego decyzji wymagała podpisu odpowiedniego ministra ze Straży Praw. Odpowiedzialni przed Sejmem byli natomiast ministrowie, których izba poselska mogła odwołać w sytuacji złamania prawa, jeżeli uznała, że podjęli niekorzystne z punktu widzenia politycznego decyzje. Przyjęto więc znaną zasadę, że to nie król zawinił, lecz jego doradcy, którzy ponosili za to odpowiedzialność.
W kwestii władzy sądowniczej niezależne były sądy od władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej. Utrzymano charakter sądownictwa stanowego, ustanowiono osobne sądy dla szlachty i mieszczan, pozostawiono jurysdykcję pańską nad ludnością chłopską w dobrach prywatnych i kościelnych, pozostawiono także sądy referendarskie dla chłopów w królewszczyznach. Konstytucji 3 maja przyjęto także rozwiązania na wypadek wojny. Otóż, cytuję, naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. Koniec cytatu. Król obejmował naczelne dowództwo w wypadku wojny. Trudno rozstrzygnąć, czy brano pod uwagę, że już w tak krótkim odstępie czasu Rzeczpospolita faktycznie znajdzie się w stanie wojny po upływie roku z Imperium Rosyjskim. Zanim jednak o tym, jeszcze warto dodać informację, że w Konstytucji zostały opracowane także rozwiązania dotyczące sposobu wychowywania dzieci królewskich oraz regencji. I ta kwestia również została uwzględniona. Po tym, jak została ta konstytucja 3 maja uchwalona, ona oczywiście stanowiła pewne zwieńczenie dotychczasowych zabiegów Stronnictwa Patriotycznego, obozu reformatorów, ale z drugiej strony nie kończyła procesu reform. Dalej te reformy były podejmowane w kolejnych miesiącach, zaczęły też kolejne ustawy zaczęły się pojawiać, były też tworzone instytucje, które realnie zaczęły działać na mocy właśnie konstytucji 3 maja, czyli to, co zapowiadała konstytucja majowa, zaczynało powoli być wprowadzane w życie, zaczynało funkcjonować realnie. No i jak należy oceniać konstytucję 3 maja? Swoista, łagodna rewolucja. Takim określeniem posłużył się chociażby profesor Mariusz Markiewicz. Rewolucja jednak zakorzeniona tradycjach Rzeczypospolitej obojga narodów wprowadzała ten nowy ustrój państwa, nie ulega wątpliwości, ale jednak mocno zakorzeniony w tych wartościach, tradycjach w przeszłości Rzeczypospolitej. I istotne znaczenie polegało na tym, że podniosła znaczenie władzy wykonawczej, której słabość rodziła poważne zagrożenia państwa polskiego. Do tego czasu właśnie ta słabość władzy wykonawczej była odzwierciedlona w popularnym porzekadle Polska nie rządem stoi. To liczy sobie 500 lat liczyło w zasadzie to określenie wypowiedziane w rzeczywistości już w XVI wieku. Nieznany autor był tych słów, ale wiadomo, że w XVII wieku zostały spopularyzowane przez poetów Krzysztofa Opalińskiego i Wacława Potockiego, a w kolejnym stuleciu, w XVIII wieku, przez Juliana Ursyna Niemcewicza. Właśnie Konstytucja 3 maja przecięła ten miniony okres. Od tego czasu Polska już nie miała stać nierządem. Istotne właśnie dla reformatorów było zachowanie całości państwa, wolności obywatelskiej, porządek, zaprowadzenie porządku także w polityce wewnętrznej. Chodziło o to, żeby przeciwstawić się zarzutom o anarchizację, o to, że Polacy i Litwini są niezdolni do tego, żeby posiadać własne państwo. Uchwalenie Konstytucji 3 maja i późniejsza praktyka całkowicie podważały te negatywne stereotypy, które popularyzowały państwa zaborcze. No i zaborcy sobie zdawali z tego sprawę, dlatego przystąpili do działania. Konsekwencją Konstytucji 3 maja i reform była Konfederacja Targowicka, czyli spisek
magnacki, już w zasadzie zawiązany jeszcze w kwietniu, przedstawiano, że w maju 1792 roku oficjalnie pod hasłem obrony wolności przeciwstawiano się reformom Sejmu Czteroletniego. Faktycznie były to działania w interesie Rosji. Wojska rosyjskie w 1792 roku wkroczyły do Rzeczypospolitej. Była to tak zwana wojna polsko-rosyjska, także inna nazwa wojna w obronie Konstytucji 3 maja. W obronie Konstytucji 3 maja. Interwencja ta oczywiście oznaczała kres samej konstytucji w momencie faktycznie, który się już dokonał w momencie, kiedy król Stanisław August Poniatowski przystąpił do Konfederacji. Następnie też Sejm Grodzieński w 1793 roku uznał, że Sejm Czteroletni uznał za niebyły. Zostały uchylone wszystkie akty prawne Sejmu Czteroletniego. Konstytucja 3 maja została deregowana, dokładnie 23 listopada 1793 roku. Do Konstytucji 3 maja nawiązano jednak w późniejszym okresie, dlatego że dzieło Konstytucji 3 maja całkowicie nie zostało pogrzebane. Pozostała pamięć o Konstytucji bardzo istotna, dlatego że przestało istnieć państwo polsko-litewskie w 1795 roku. Istniała jednak tradycja, istniała kultura. No i istniała właśnie pamięć o Konstytucji 3 maja. Dokładnie nawiązano do niej po odrodzeniu Polski w 1918 roku w Konstytucji Marcowej. Konstytucji Marcowej z 1921 roku w preambule. W preambule tej konstytucji znalazł się taki fragment, cytuję: dziękując opatrzności za wyzwolenie nas z półtora wiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, nawiązując do świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3 maja i tak dalej, i tak dalej. Dalsza część preambuły to jest właśnie to nawiązanie do Konstytucji 3 maja po okresie ponad 120 lat zaborów. Wcześniej jeszcze, zanim Konstytucja Marcowa została uchwalona, obowiązywała tak zwana mała konstytucja. W rzeczywistości była to uchwała Sejmu Ustawodawczego z 20 lutego 1919 roku o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu naczelnika państwa. Określono tam organizację, zakres działania najwyższych władz w państwie, przy czym Józef Piłsudski, będąc naczelnikiem państwa, sprawował rolę, pełnił rolę głowy państwa, ponieważ nie było jeszcze prezydenta. Na pojawienie się urzędu prezydenta, stworzenie urzędu prezydenta właśnie trzeba było zaczekać do czasu konstytucji, do czasu postanowień Konstytucji Marcowej. Przygotowanie konstytucji, pierwszej konstytucji odrodzonej po I wojnie światowej Polski wymagało tworzenia wyspecjalizowanych organów. Utworzone zostało Biuro Konstytucyjne, następnie ankieta konstytucyjna, w której składzie znaleźli się wybitni konstytucjonaliści i specjaliści w zakresie prawa. Następnie została utworzona już jako trzecia z kolei komisja konstytucyjna. Komisja konstytucyjna, tam byli obecni przedstawiciele klubów poselskich. Początkowo kierował tą komisją Władysław Sejda, następnie Maciej Rataj, a po Rataju
Edward Dubanowicz, i to w zasadzie Dubanowicz z tej trójki wywarł największy wpływ na postanowienia konstytucji z 1921 roku. Wiele było konstytucji, projektów konstytucji. Na uwagę zasługują zwłaszcza jednak trzy, które jeszcze na początku stycznia 1919 roku trafiły do Biura Konstytucyjnego. Były to projekty autorstwa Józefa Buzka, Mieczysława Niedziałkowskiego oraz projekt, który był przypisywany Władysławowi Wróblewskiemu. Pierwszy z tych projektów, projekt Buzka, tak zwany amerykański, opowiadał się za ideą państwa federalnego. Zakładano w tym projekcie, że byłoby możliwe stworzenie właśnie tak jak funkcjonowały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, no to ten model, żeby przenieść do Polski, wówczas byłaby złożona z około 70 ziem, takie państwo polskie federalne, z około 70 ziem, z własną konstytucją. Miał być też system prezydencki, więc analogia właśnie tego modelu amerykańskiego. Projekt Niedziałkowskiego. Niedziałkowski był politykiem socjalistycznym, należał do Polskiej Partii Socjalistycznej. Ten projekt jego był zwany ludowym. No i opierał się na demokracji bezpośredniej. Odwołania do tej demokracji były zauważalne za jednoizbowym parlamentem na 3-letnią kadencję. Prezydent miał być wybierany na 6 lat w wyborach pośrednich. Ciekawostka jest taka, że ten projekt zakładał utworzenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przy czym nie należy właśnie identyfikować tej koncepcji z ideologią komunizmu. Projekt ludowy był właśnie w środowisku socjalistów popularnych, którzy byli skonfliktowani, rywalizowali z komunistami. Projekt Wróblewskiego, tak zwany projekt francuski, przy czym Wróblewski był szefem biura prezydialnego Rady Ministrów, zakładał ten projekt, że władza ustawodawcza będzie należała do Izby Deputowanych, 4-letnia kadencja, i Senatu, kadencja 8-letnia. Przy czym to Zgromadzenie Narodowe miało wybierać prezydenta, który miał dysponować szerokimi uprawnieniami wykonawczymi, także uprawnieniami ustawodawczymi. Finalnie żaden z tych trzech projektów nie otrzymał statusu oficjalnego, takiego, który byłby popierany przez rząd. Faktycznie jednak na postanowienia Konstytucji Marcowej najbardziej oddziaływały wzorce francuskie, a konkretnie Konstytucji III Republiki Francuskiej z 1875 roku. Prace nad konstytucją przyspieszyły po odparciu zagrożenia bolszewickiego, więc realnie we wrześniu 1920 roku. Zasadnicze rozbieżności, bo tu możemy doszukiwać się pewnych analogii. Oczywiście na płaszczyźnie wyłącznie generalnej, dlatego że tak jak w przypadku Konstytucji 3 maja 1791 roku występowały duże rozbieżności, tak przy okazji Konstytucji Marcowej również te rozbieżności dość mocno się zaznaczyły i dotyczyły takich spraw. Czy parlament powinien być, choć oczywiście inna to była zupełnie inne spektrum spraw niż w przypadku Konstytucji 3 maja. Niemniej ostrość sporów skłania do poszukiwania pewnych analogii. Przy czym w realiach początku lat 20. zastanawiano się, czy parlament powinien być jednoizbowy, czy parlament powinien być dwuizbowy, to znaczy, czy tworzyć tylko Sejm, czy Sejm i Senat. Prawica optowała za parlamentem dwuizbowym, lewica kategorycznie za parlamentem jednoizbowym. Spór właśnie po tej samej linii podziałów na prawicę i lewicę dotyczył także uprawnień Kościoła katolickiego. Oczywiście za ich eksponowaniem opowiadała się prawica, za państwem świeckim zdecydowanie najwięcej orędowników było właśnie w kręgach lewicowych. Dyskutowano także nad zakresem praw obywatelskich, nad prawami dla mniejszości narodowych. Tutaj prawica była bardziej nieprzejednana, lewica uważała, że należy pójść na jakieś ustępstwa, ponieważ Rzeczpospolita jest państwem wielonarodowościowym. Zastanawiano się też także, i to był bardzo istotny spór, ale o takim silnym podłożu politycznym, i on w zasadzie był zakorzeniony w tej bieżącej polityce. Otóż w jaki sposób należy wybierać prezydenta, a przede wszystkim jakie on powinien mieć uprawnienia?
tradycją było to, że ruchy prawicowe w różnych państwach Europy opowiadają się za silną władzą wykonawczą, reprezentowaną właśnie przez prezydenta. W Polsce natomiast było odwrotnie. W Polsce prawica była za przyznaniem prezydentowi wyłącznie etykietalno-reprezentacyjnych uprawnień. Z czego to wynikało? Obawiano się, że prezydentem zostanie Józef Piłsudski, któremu prawica była w kręgach narodowo-demokratycznych, także chrześcijańsko-demokratycznych, była nieprzychylna. Mimo to, mimo tych sporów, tego też silnie artykułowanego stanowiska lewicy, generalnie jednak konstytucja odzwierciedlała dążenia prawej strony sceny politycznej. Jedynie drobne ustępstwa prawica musiała poczynić. I to już są jakby kwestie bardziej szczegółowe. Kiedy ta konstytucja została uchwalona? Dokładnie 17 marca 1921 roku. Przez aklamację, a to dlatego, że jej przeciwnicy opuścili salę obrad w momencie, kiedy nastąpiło głosowanie. Konstytucję tę tworzyło 126 artykułów, składających się na 7 problemowych rozdziałów. Tak jak w Konstytucji 3 maja wprowadzono monteskiuszowski trójpodział władzy. W drugiej RP była to władza ustawodawcza, reprezentowana przez parlament, wykonawcza, a więc prezydent i rząd, także władza sądownicza. Również zostały określone obowiązki obywateli, zakres ich praw, wolności. Bardzo szerokie prawa, wolności zostały pozostawione. Była to konstytucja państwa demokratycznego. W tych realiach stanowionych przez konstytucję marcową dominował dwuizbowy parlament, w jego obrębie przede wszystkim Sejm, parlament wyłaniany w demokratycznych wyborach na 5-letnią kadencję, i to on odzwierciedlał w istocie wolę społeczeństwa. Szerokie uprawnienia Sejmu otóż ustalał roczny budżet państwa, decydował o liczebności wojska, o nakładaniu podatków, zaciąganiu pożyczek, udzielał rządowi absolutorium, mógł składać wotum nieufności, był właśnie do tego uprawniony, do zgłaszania wotum nieufności całemu rządowi, ale także poszczególnym ministrom. Na płaszczyźnie symbolicznej bardziej, ale też to w praktyce znalazło odzwierciedlenie. Otóż marszałek Sejmu przewodniczył Zgromadzeniu Narodowemu, zastępował głowę państwa w przypadku opróżnienia tego urzędu. Równolegle Senat dysponował niewielkimi uprawnieniami. W zasadzie czym się zajmował Senat, to głównie analizowaniem projektów ustaw, które uchwalił Sejm, także wprowadzaniem poprawek, ale te poprawki senackie bez problemu w zasadzie mogły być odrzucone w kolejnym głosowaniu przez Sejm. Jeśli chodzi o prezydenta, to nie został nim widoczny na slajdzie po lewej stronie Józef Piłsudski, tylko Gabriel Narutowicz. Niemniej konsekwencją dążeń prawicy było zmniejszenie zakresu uprawnień głowy państwa, no i prezydent właśnie miał w istocie takie uprawnienia etykietalno-reprezentacyjne. Mógł zwoływać, otwierać, odraczać sesje, nie miał inicjatywy sesji Sejmu, nie miał inicjatywy ustawodawczej, powoływał premiera, a na jego wniosek ministrów. W zasadzie, już tak w skrócie to przedstawiając, to zagadnienie, otóż wszystkie, niemal wszystkie uprawnienia, jakie przysługiwały prezydentowi z tytułu sprawowanej władzy wykonawczej, musiał realizować we współpracy z rządem. Oczywiście nie dotyczyło to takich spraw przykładowo jak prawo łaski, ale realnie w kwestii rządzenia państwem nie było to wiele. Jeśli chodzi o rząd, no to nie posiadał także dużych kompetencji, tak jak ogólnie władza wykonawcza tutaj była kosztem władzy ustawodawczej traciła, jeżeli chodzi o realne uprawnienia w konstytucji.
Brak tych kompetencji rządu był zauważalny. W dużej mierze on był zależny od parlamentu. I ta zależność od parlamentu, tworzenie kolejnych rządów, upadek starych, tworzenie nowych, to wszystko decydowało o tym, że brakowało stabilizacji na polskiej scenie politycznej. Przeciwnicy rządu, przeciwnicy konstytucji też zwracali uwagę, że to jest zjawisko partyjnictwa, więc zależności od rozdrobnionych, zwalczających się partii, zjawisko sejmokracji, przerostu uprawnień Sejmu. Na to właśnie wskazywano i zwracano uwagę, że to są mankamenty konstytucji marcowej. Głównie w środowisku Józefa Piłsudskiego i jego współpracowników takie poglądy się pojawiały. Tak się składa, że to środowisko doszło do władzy w 1926 roku w konsekwencji zbrojnego zamachu stanu. No i przystąpiło do reform ustrojowych Piłsudski, a przede wszystkim elita władzy, która była najbliżej skupiona marszałka Piłsudskiego, grupa pułkowników. I naczelnym postulatem były właśnie reformy ustrojowe, a ich zwieńczeniem działań podejmowanych w tym kierunku było wypracowanie postanowień nowej ustawy zasadniczej. Ta ustawa zasadnicza znana jest jako konstytucja kwietniowa, przy czym warto przedstawić tło jej uchwalenia, ponieważ została ona uchwalona w atmosferze zamachu stanu, tak jak konstytucja 3 maja. Otóż już w grudniu 1933 roku Komisja Konstytucyjna zaakceptowała przedyskutowane wcześniej tezy konstytucyjne. 26 stycznia 1934 roku przewidziano w Sejmie dyskusję nad sprawozdaniem Komisji Konstytucyjnej dotyczącym wniosku klubu bezpartyjnego bloku współpracy z rządem. Było to ugrupowanie zwolenników Józefa Piłsudskiego. No i w tym wniosku zawierały się informacje o zmianach ustawy zasadniczej. Tego dnia, czyli 26 stycznia, marszałek Sejmu poinformował posłów o zamieszczeniu w punkcie obrad sprawozdania z Komisji Konstytucyjnej, która oficjalnie miała przedstawić, na jakim etapie znalazły się prace. W rzeczywistości była to pułapka zastawiona na opozycję, której dalsze postępowanie trafnie przewidzieli pułkownicy. Już wcześniej antysenacyjna opozycja bojkotowała pracę nad projektem ustawy zasadniczej, dlatego jej politycy przed przejściem do punktu sprawozdawczego opuścili salę i jak się okazało, był to błąd. Otóż zaznaczyli wprawdzie wcześniej, że wszystko, co zostanie przedstawione w Sejmie pod ich nieobecność, będą traktowali jako zbiór tez, nie natomiast jako gotowy projekt. Wydawać by się mogło, że to uniemożliwi uchwalenie tych tez jako nowej ustawy zasadniczej. Pozostawiono tylko jednego posła opozycji, konkretnie Narodowej Demokracji, Stanisława Strońskiego. On miał pełnić rolę obserwatora. W każdym razie ostatecznie dokonano takiej interpretacji konstytucji marcowej i stał za tym ówczesny wicemarszałek Sejmu, właśnie znany z dokonywania różnych interpretacji, to znaczy, że co w konstytucji nie jest zapisane, to znaczy, że można właśnie postępować nie zawsze zgodnie z duchem konstytucji. O, to była zasadnicza kwestia, zasadnicza linia działania Stanisława Cara. No i ten interpretator konstytucji postanowił obejść wszystkie rozwiązania, które zdaniem opozycji uniemożliwiały uchwalenie nowej konstytucji. Otóż 26 maja, czyli jeszcze tego samego dnia, w czasie trwającej kilkanaście minut przerwy w obradach Sejmu, car ustalił razem z innymi pułkownikami, że tezy konstytucyjne zostaną zgłoszone jako wniosek nagły i tak w istocie się stało. Przyjęcie tego rozwiązania wkomponowało się we wcześniejsze działania grupy pułkowników właśnie oparte na interpretacjach cara. W istocie tezy konstytucyjne stały się artykułami nowej ustawy zasadniczej, zmodyfikowano odpowiednio porządek dzienny, umieszczono w nim właśnie informację o głosowaniu nad nową ustawą zasadniczą, skrócono postępowanie legislacyjne.
Kiedy opozycja zaalarmowana o tym, co się stało, wróciła na salę obrad, konstytucja była już uchwalona, a posłów przywitała pieśń My, pierwsza brygada, odśpiewana przez członków bezpartyjnego bloku współpracy z rządem. Istotna kwestia jest, i tutaj warto wyjaśnić to odwołanie do Konstytucji 3 maja. Otóż w kontekście Konstytucji kwietniowej wśród opinii publicznej, ale nie tylko, także Piłsudski i jego otoczenie byli świadomi, że mogło się wytworzyć przekonanie, że dokonał się kolejny zamach stanu. Kolejny zamach stanu, bo pierwszy był w 1926, kiedy przejęto władzę, a drugi tutaj mógł być tak właśnie, mogły być tak nazywane działania, które doprowadziły do uchwalenia Konstytucji. Otoczenie, czyli grupa pułkowników, otoczenie Piłsudskiego tłumaczyło, że przecież działali zgodnie z prawem. Nieważne, że interpretowali to prawo na swój sposób, ale uważali, że działają zgodnie z prawem i propagandowo odwoływano się właśnie do Konstytucji 3 maja z 1791 roku, tłumacząc, że ona także przecież została uchwalona w atmosferze zamachu stanu. Piłsudski nie był zadowolony z takiego tłumaczenia, zdawał też sobie sprawę, jak analogie właśnie między wydarzeniami z lat 30. a końcem XVIII stulecia są w istocie dalekie, i wyraził się tu cytat, że dowcipem i trykiem nie jest to zdrowe, nie jest zdrowe takie działanie. Koniec cytatu. Zdawano sobie sprawę, że szkodzi to wizerunkowi Sejmu, obozu Piłsudczykowskiego, a szerzej także państwu polskiemu. Dlatego sprawę odłożono. Pracował Senat nad Konstytucją, potem ona wróciła do Sejmu i tam już zwykłą większością głosów została zatwierdzona Konstytucja 23 kwietnia 1935 roku, podpisana przez prezydenta i członków rządu, w tym Piłsudskiego, już w zasadzie niemal na łożu śmierci. Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku. No i dzień po złożeniu tych podpisów Konstytucja weszła w życie, została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 24 kwietnia. Składała się ze 14 rozdziałów, 81 artykułów. To jest jeszcze na zdjęciu właśnie interpretator, o którym była mowa, wicemarszałek Stanisław Car. To już jest z kolei moment podpisania Konstytucji kwietniowej przez prezydenta Ignacego Mościckiego. I co w tej konstytucji było najistotniejsze, to ten tak zwany dekalog, pierwsze 10 artykułów, gdzie wyjaśniano, że państwo polskie jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, wskazywano na szczególne znaczenie prezydenta Rzeczypospolitej, przyjmując, i to są słowa zawarte w artykule 2 konstytucji, że to na nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy państwa. I to właśnie szczególna rola prezydenta. No, z czego to wynikało? Konstytucja była myślana o tym, żeby stworzyć ramy działania Józefowi Piłsudskiemu, ale tak się składa, że ten zmarł niedługo po uchwaleniu konstytucji. W każdym razie konstytucja była uchwalona, obowiązywała, no i prezydent miał odgrywać w oparciu o jej postanowienia istotną rolę. Oczywiście w dekalogu odwołano się także do innych kwestii. Najbardziej jednak rzuca się w oczy właśnie to odwołanie do państwa, do roli państwa, do szczególnego statusu w państwie prezydenta. I to jest właśnie ta kwestia. Jakie jeszcze zasadnicze zmiany wprowadzała Konstytucja kwietniowa? Otóż wyboru prezydenta dokonywało już nie Zgromadzenie Narodowe, tylko Zgromadzenie Elektorów. W jego składzie było 5 wirylistów, a także 75, jak to ujęto, obywateli najgodniejszych, których wskazywały Sejm 50 oraz Senat 25. Prezydent mógł też wskazać kandydata na swojego następcę. Wówczas odbywało się głosowanie, ale tylko w takiej sytuacji, jeśli prezydent wskazał swojego kandydata, odbywało się głosowanie w społeczeństwie. Społeczeństwo miało wtedy prawo głosu. Wybierano między kandydatem prezydenta z jednej strony, a kandydatem wybranym przez zgromadzenie elektorów. Istotnym tutaj, i to bardzo z dzisiejszej też perspektywy, sprawia, że to znaczenie Konstytucji kwietniowej nabiera dodatkowego znaczenia, jest to, że prezydent miał prawo wskazania następcy w czasie wojny,
Wówczas taki następca był uprawniony do zajmowania urzędu do czasu zakończenia wojny, a także jeszcze 3 miesiące w okresie powojennym i wówczas mógł decydować we wszystkich sprawach, jakie przewidywała konstytucja. No nie mógł oczywiście wprowadzić nowej konstytucji. Prezydent miał uprawnienia szerokie. Jeszcze do tej kwestii uprawnień, prezydenckiego uprawnienia, to, że on właśnie w okresie II wojny światowej doprowadził Ignacy Mościcki do tego, że mógł mianować swojego następcę. Finalnie prezydentem został Władysław Raczkiewicz. Została dzięki konstytucji kwietniowej zachowana ciągłość władzy. Ciągłość władzy, czyli państwo zostało, faktycznie terytorium państwa zostało zajęte, ale w aspekcie formalno-prawnym państwo istniało nadal. Dlatego II Rzeczpospolita wbrew obiegowym opiniom nie skończyła się w 1939 roku, jak to propaganda niemiecka, sowiecka, komunistyczna przedstawiały. Państwo istniało do 1945 roku. Legalne władze istniały na emigracji i właśnie umożliwiła tę ciągłość konstytucja kwietniowa, na którą powoływano się także w kolejnych latach w środowisku emigracyjnym. No otóż, że uprawnienia prezydenta były szerokie, to już zostało powiedziane, on był także zwierzchnikiem sił zbrojnych, że reprezentował państwo w stosunkach zewnętrznych, mógł decydować o wojnie, pokoju, ratyfikował, zawierał umowy z innymi państwami itd., itd. To jest kwestia jasna. Wzrosło natomiast nie tylko znaczenie prezydenta, ale także rządu, który kierował polityką, zmniejszono też zakres parlamentarnej odpowiedzialności rządu. Skoro zwiększono uprawnienia władzy wykonawczej, no to zmniejszono uprawnienia władzy ustawodawczej. Parlament mógł uchwalać budżet, nakładać ciężary na obywateli. Zmniejszono też liczbę posłów, było ich 208, senatorów 96. No i głównie parlament, takie kontrolne uprawnienia, do tego się parlament wówczas sprowadzał. Przy czym też na tej płaszczyźnie już takiej też prestiżowej, otóż w zgromadzeniu elektorów nie przewodniczył marszałek Sejmu, wzrosło znaczenie Senatu, to marszałkowi Senatu przypadła ta godność przewodniczącego zgromadzenia elektorów. To jest właśnie ta kwestia, jeśli chodzi o znaczenie konstytucji kwietniowej. No i przechodząc do podsumowania, otóż w 1919 roku ustanowiono dzień 3 maja jako święto państwowe, czyli pierwszy pełny rok polskiej niepodległości, odwołano się do konstytucji z 1791 roku. Nie było oczywiście realnej możliwości w powojennej rzeczywistości, by nadal obowiązywała konstytucja 3 maja. Stąd te dążenia, które doprowadziły do wypracowania konstytucji marcowej, potem stworzenia innego modelu w konstytucji kwietniowej, innego modelu ustrojowego. Oczywiście odwołania do konstytucji 3 maja miały wymiar symboliczny, ale istotny. Sięgano po koncepcję własnego, suwerennego państwa narodowego. Konstytucja 3 maja stworzyła bowiem grunt pod stworzenie się nowoczesnego narodu. Wskazywano też, że wszystkie konstytucje, czyli właśnie na tą ciągłość, odwołując się do konstytucji 3 maja, wskazywano na ciągłość państwowości i wskazywano, że wszystkie konstytucje z czasów zaborów takiej cechy nie miały, ponieważ je pomijano, nawiązywano właśnie do konstytucji państwa polsko-litewskiego. Znalazło to swój wyraz w określeniu II Rzeczpospolita, czyli to jest kolejne świadectwo tej ciągłości. Święta tego, czyli święta 3 maja, ani żadnej konstytucji nie uznawała Komunistyczna Partia Polski, głosząc nawet koncepcję 17 Republiki Sowieckiej. Po wojnie władze komunistyczne wykorzystały 3 maja
1946 roku jako okazję do prowokacji. Otóż wydano zgodę na marsze młodzieży, zwłaszcza studentów, ale dokonano aresztowań, przerywano, zakłócano marsze w prasie, natomiast Kongres Związków Zawodowych wystąpił z tezą, iż marsze promowały przedwojenny faszyzm. Po II wojnie światowej komuniści uznali, że konstytucja z 1935 roku była nielegalna, że była faszystowska. Odwoływano się natomiast do konstytucji z 1921 roku, przy czym przywoływano tylko wybrane jej zasady, takie, które uważano za, ale to należy ująć w cudzysłów, demokratyczne zasady, ponieważ te demokratyczne zasady były swoiście w praktyce pojmowane, realizowane. 22 lipca 1952 roku nowa konstytucja została uchwalona, Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W istocie to też był także, z tym wydarzeniem wiązał się pewien zabieg propagandowy, który odcinał od dotychczasowych tradycji, próbował odciąć od dotychczasowych tradycji już nie tyle konstytucji marcowej, konstytucji kwietniowej, które zostały odrzucone, ale nawet konstytucji 3 maja, ponieważ to była próba także zastąpienia święta 3 maja świętem 22 lipca. Dopiero po upadku systemu komunistycznego w 1990 roku przywrócono dzień 3 maja jako święto państwowe. Dziękuję za uwagę.